Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj w gabinecie wicestarosty Rafała Zimnego. Po raz pierwszy zresztą. Bardzo się cieszę. Oczywiście gratuluję po raz kolejny. Bardzo dziękuję. Wrączaniem na fotelu wicestarosty. Z tego co wiem, to ostatnio zajął się Pan sprawą komunikacji w starostwie powiatowym i wiem, że jest to bardzo trudny temat do rozwiązania. Znam to z autopsji, niestety też. Moi czytelnicy również piszą, proszą o pomoc, o interwencję i tak dalej, ale wiem, że Pan ma jakiś pomysł na polepszenie sytuacji. Czy Pan mógłby się z nami tym pomysłem podzielić? Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę, że Pani dotarła dzisiaj do mnie tutaj. Pozdrawiam Państwa oczywiście, pozdrawiam wszystkich wrączan. Szanowni Państwo, rzeczywiście problem funkcjonowania Wydziału Komunikacji to jest problem, który mam wrażenie i z informacji też, które otrzymuję, to jest stan, który trwa już od jakiegoś czasu. To nie jest rzecz, która się wydarzyła w ostatnim czasie. Natomiast myślę, że to narastało już przez pewien czas, może i nawet lata. Natomiast też po analizie takiej szczegółowej tego, co się dzieje, tego, ile osób do nas dociera, bo to obserwuję rano, jak przyjeżdżam do pracy, że tłum ludzi rzeczywiście stoi i oczekuje na wejście po to, żeby uzyskać ten bilet dostępu. Tak, to spowodowało, że tutaj wspólnie z pracownikami, oczywiście przy aprobacie pani starosty Beaty Hanyszek, podjęliśmy pewne działania. Ja zaangażowałem się to o tyle jeszcze, bo uznałem, że jest to potrzebne, że często rozmawiam z pracownikami, nawet miałem okazję zobaczyć pewne czynności, które są wykonywane i te działania polegają przede wszystkim na tym, że otworzyliśmy się na ludzi, słuchamy ich, wypróbowaliśmy w tym czasie, kiedy tutaj jestem, a minęło 3 miesiące, czyli te standardowe 100 dni już minęło, przećwiczyliśmy różne warianty i wydaje nam się, że najbardziej sprawiedliwym wariantem funkcjonowania tego wydziału to jest wariant taki, kiedy przychodzi klient, petent czy też interesant, jakbyśmy go nie nazwali, ze sprawą, głównym problemem to jest kwestia rejestracji pojazdów. To jest jakby ta kwestia, która najbardziej tutaj jest dotkliwa dla wszystkich. I taka osoba może załatwić sprawę, czy uzyskać ten numerek dostępu jeden. Jedna sprawa, jeden człowiek. Jeżeli załatwi sprawę, a ma jeszcze na przykład do zarejestrowania kolejny pojazd, ale mówimy o sytuacji takiej, że ktoś nie rejestruje pojazdów kilku na siebie, bo tu już mamy osobną ścieżkę wyznaczoną i wtedy trzeba się uzgodnić to, taką wizytę u pana dyrektora. Jest podany numer telefonu do niego i wówczas można zarejestrować na siebie kilka pojazdów. Dotyczy to chociażby rolników, tak? Traktor z przyczepą czy samochód z przyczepą. Natomiast jeśli chodzi o osoby takie, które do tej pory tutaj rzeczywiście wiodły prym w tych kolejkach, a więc osoby, które załatwiały za innych sprawy. Niektórzy nazywają ich przedsiębiorcami. No być może można ich tak nazwać, czyli osoby, które przychodzą w imieniu innych osób i mają takie sprawy do załatwienia 5, nawet 10 czasami. Ale mają zarejestrowaną działalność. No my tego nie możemy, nie weryfikujemy tego, tak? To nie jest jakby nasze zadanie. Zakładamy, że taką działalność mają, ale oni działają u nas nie na zasadzie firm, tylko na zasadzie pełnomocnictw, które mają od tych osób, którym rejestrują pojazdy. No i efekt jest taki, że takie osoby, to był przykład właśnie sprzed 3 chyba już tygodni, kiedy na 48 osób możliwych do obsłużenia, te osoby biorą 36 numerków, tak? I nagle dla tej całej rzeszy ludzi, którzy stoją za nimi, zostaje tylko 12 numerków do realizacji w ciągu dnia. Uznałem, że nie możemy tego dłużej tolerować, żeby te osoby były jakoś preferowane, żeby brały po 2 lub 3 numerki, bo takie też jakby tutaj były warianty wcześniej ćwiczone. Tylko jedna osoba, jedna sprawa. Jeżeli są dalej numerki, ta osoba skończy, załatwia sprawę, może iść na koniec kolejki lub jeżeli nie ma kolejki, to po prostu podchodzi do maszyny, pobiera następny numerek, jeżeli ten numerek jest jeszcze dostępny. Jeżeli nie jest dostępny, no to trudno, w tym momencie już nie załatwi więcej spraw. Czyli zrobiliśmy w tej sytuacji, żeby nie było żadnych wątpliwości, przygotowałem regulamin, pani Beata Hanyszek, czyli starosta, zatwierdziła ten regulamin. Oczywiście ten regulamin wcześniej też z pracownikami i z dyrektorem tego wydziału uzgodniliśmy, właśnie, że tą zasadą priorytetową jest to, że jeden człowiek, jedna sprawa, jeden numerek. I w tym momencie każdy ma równy dostęp. To skąd to jeszcze wynika, że oprócz tych osób, które właśnie przychodziły tutaj, nazwijmy to przedsiębiorcami, którzy rejestrowali za innych,
Właśnie u mnie również pojawiały się osoby, które żaliły się na to, że przychodzą, mają tylko jedną sprawę raz na kilka lat, no bo w końcu ile razy ktoś może rejestrować pojazd? Przeważnie to są osoby, które rejestrują raz na kilka lat, może raz na rok jakiś tam pojazd i mówią, że nie sposób dostać tego numerka, spędzają 2 lub 3 dni nawet stojąc w kolejce. W związku z tym powiedziałem stop, każdy musi mieć równy dostęp i uważam, że ten równy dostęp w tej chwili jest dla wszystkich. Właśnie dzięki temu regulaminowi zmieniliśmy system również numerkowy, zainwestowaliśmy w nowy system. Ten nowy system daje mi jeszcze jako też nie kierownikowi, ale jakby zarządzającemu, czy też nadzorującemu ten wydział. I dodatkowo jeszcze informację taką, że po pierwsze mam tam na bieżąco statystykę, ile spraw załatwiamy dziennie, ile czasu potrzebujemy na każdą z czynności, ile spraw załatwił każdy z pracowników siedzących przy okienku. Czyli można powiedzieć, że mam już pełen wgląd na to, co się dzieje, bo przecież nie siedzę tam z nimi, ale mam to online. Dodatkowo wprowadziliśmy taką możliwość, bo takie też zauważyliśmy sytuację, że ktoś pobiera numerek, powiedzmy jest rano, ma numerek załóżmy 40, no to w tym momencie uznaje, że dobra, no ileś tam czasu będzie, te sprawy będą trwały, idzie sobie na miasto, po czym nieopatrznie wraca zbyt późno i jego ten numerek już przeszedł. W tym momencie po potrójnym wywołaniu, tak też jest w regulaminie, no uruchamiamy następny numerek, a tamten jakby traci swoją ważność. No bo ktoś się nie pojawia, nie wiadomo, czy do końca dnia wróci, czy nie. W każdym razie, żeby nie tracić tej osoby, uruchamiamy i ktoś, kto inny akurat jest w wydziale, no to sobie pobiera ten wolny numerek. Ale żeby takiej sytuacji nie było, uruchomiliśmy też aplikację, która umożliwia na bieżąco również wgląd, jaki numerek jest obsługiwany i ile jeszcze jest oczekujących. W związku z tym to można, jak się wejdzie na naszą stronę, jest taka zakładka z takim samochodzikiem i tam są na bieżąco online informacje, w każdej sekundzie, kto jest załatwiany i ile jeszcze jest oczekujących. I w ten sposób ktoś może sobie swobodnie iść do miasta, mając smartfona, może w każdym momencie sobie sprawdzić, ile jeszcze zostało, tak, ile mniej więcej potrzebuje czasu i kiedy powinien wrócić tutaj, żeby nie przegapić tego swojego numerka. To jest ta kwestia. I też to, co obiecywaliśmy, też, bo na jednej z sesji ostatniej chyba o tym też wspominałem, uruchamiamy akurat od jutra, czyli będzie to 11 grudzień, uruchamiamy możliwość rejestracji poprzez internet. To jest też rzecz, której do tej pory nie ćwiczyliśmy. No właśnie. A też podpowiadali, czy tak jest, podpowiadali i to też ten nowy system numerkowy daje tą możliwość. I jak to działa wtedy? Jest to w ten sposób, będzie zrobione, bo to ruszy dopiero od jutra. Uruchamiamy 2 dni, to będzie środa i piątek. Nie chcemy uruchomić na razie 5 dni, dlatego że obawiam się, musimy to nawet przetestować, żeby nie zablokowano nam na całego miesiąca do przodu, tak, od razu. Tylko właśnie na razie środa i piątek. A ci, którzy będą w tradycyjny sposób do nas docierali, żeby też mieli możliwość zrealizowania swoich tutaj chęci zarejestrowania pojazdu, czy też pobrania dowodu, czy wymiany dowodu rejestracyjnego. Ale to będzie dotyczyło tylko tej środy i tego piątku, danego tygodnia, czy na cały miesiąc? Na cały miesiąc. Chcemy zrobić to na razie na miesiąc do przodu, nie dawać dłuższego okresu, dlatego że zobaczymy, jak to faktycznie, jakie będzie zainteresowanie po pierwsze i faktycznie, kto będzie z tego korzystał. Czy wtedy, jeśli jest tylko online, to znaczy, że taki przechodzień z ulicy będzie miał możliwość również dotarcia, dlatego że tam mam ustawione tak, że to jest klient, jeżeli chodzi o rejestrację pojazdu, bo tam odpowiednie luki czasowe porobiliśmy. Ale w przypadku rejestracji pojazdów to jest co godzinę, czyli o pewnych godzinach powiedzmy, a wiemy, że mniej więcej rejestracja pojazdów trwa około 26-27 minut, 25 czasami, a czasami no 22, bo to tak, bo ja mam pełną statystykę. W związku z tym też wtedy będzie możliwe, że w tych półgodzinnych, między jedną godziną pełną i drugą pełną uzupełnimy tą osobą, która będzie, i to już system na tym będzie czuwał, że oni będą się rejestrować i będzie wskazywał właśnie w te luki będą wtedy te osoby wchodziły. Ale czy dobrze zrozumiałam, że w każdej chwili można zajrzeć na stronę i dowiedzieć się, jak to wygląda? Tak, jeśli wiem, że już są wzięte, To nie ma sensu jechać do urzędu, albo jak się widzi, nie ma potrzeby już wtedy też dzwonienia i pytania się, ile tam jeszcze ludzi jest, albo ile
naprawdę oczekuje, dlatego że jak Państwo wejdziecie i będziecie widzieli, że na przykład jest jeszcze numerków zostało, nie wiem, 2 czy 3, a macie do przejechania ileś tam kilometrów do nas, no to raczej nie ma sensu jechania, bo najprawdopodobniej ktoś szybciej już tutaj się pojawi i te numerki weźmie. Także i to działa oczywiście w momencie, kiedy działa wydział, czyli od 7.45 do 14.30, bo to są te godziny, kiedy odbywają się rejestracje pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, czy wydawanie prawa jazdy. To wszystko odbywa się w tych godzinach i wtedy to jest na bieżąco pokazywane, a potem po prostu jak już kończy praca, wydział swoją pracę, to pojawiają się zera, tak? No bo ani nikt nie oczekuje już, ani nikt nie będzie miał możliwość pobrania nowego. Od kiedy testujecie już to? Nowy system? Tak? Nowy system w zasadzie od początku listopada albo końcu października. Także to można powiedzieć, że to jest to z półtora miesiąca. Znaczy, po pierwsze to, co zauważyliśmy, że przy tym jedna sprawa, jeden człowiek, jedna rejestracja, mamy taką sytuację, że poprzednio, kiedy można było brać to bez ograniczeń żadnych, numerki kończyły się praktycznie o godzinie 8. W tej chwili, dzisiejszego dnia przykład, numerki skończyły się o 12.30, tak? Czyli widać, że już można, jak ktoś nawet przyjechał o godzinie 12.30, mógł jeszcze wziąć numerek, a kiedyś musiał być przed 8, albo niektórzy nawet z tego, co słyszałem, już nawet i o 5 rano się pojawiali tutaj, żeby sobie tak zapewnić. Nie ma takiej potrzeby, tak? Oczywiście, jak ktoś chce, ja w żaden sposób nie zablokuję tego, ktoś chce przyjechać o 4 i koczować, bo uważa, że wtedy ma największą pewność, to oczywiście. Ale tak jak dzisiaj, można przyjechać było o 12 w południe i również dostać ten numerek, tak? Także to już jest pierwszy efekt. Następny efekt też jest taki, że oprócz tego systemu udało też się przeprowadzić następną zmianę w tym wydziale, a więc dozbroiliśmy się w cudzysłowie w materiał ludzki, a więc po prostu urzędników, którzy też, bo to jest najistotniejsze ogniwo, którzy powiększyli tą rzeszę osób, które obsługują. W tej chwili jesteśmy po 2 konkursach. Już jedna z tych osób dołączyła do nas i bardzo dobrze rokuje, także, bo to też wymaga niestety pewnego czasu wdrożenia się, bo to jest system CEPiK, w związku z tym to musi odpowiednie uprawnienia musi uzyskać, musi przejść takie wewnętrzne przeszkolenie, ale widać, że bardzo szybko się uczy i już mamy tego efekty. I w najbliższym czasie dołączy kolejna osoba. W związku z tym będziemy mieć już 5 okienek będzie działało, czyli powinniśmy spokojnie uzyskiwać, jeśli chodzi o rejestrację pojazdów, to co najbardziej, że tak powiem, jest takie newralgiczne tutaj dla tego wydziału, to już będzie pracowało, będzie możliwość rejestracji około 70, a może nawet więcej niż 70 pojazdów dziennie. Powinno to wystarczyć, takie są założenia. Natomiast już patrząc dalej w przyszłość, już rozpoczęliśmy kolejny etap, a więc już mamy w przygotowaniu następne stanowisko, gdyby jeszcze te, które w tej chwili uruchomimy i te 5 będzie funkcjonowało od stycznia, gdyby jeszcze okazało się, że jest za mało, no to jesteśmy gotowi przynajmniej sprzętowo do tego, żeby podłączyć jeszcze kolejny komputer i kolejna osoba mogłaby tam usiąść oczywiście po kolejnym konkursie. Bo to nie jest tak, że ten z innych okienek mogą przejąć. Nie, to nie jest takie proste. To są zupełnie inne zasady, tak. Tak by nam się wydawało, ale tutaj niestety nie są zastępowani ci urzędnicy, dlatego że ci na przykład, którzy zajmują się wydawaniem praw jazdy, mają zupełnie inny zakres obowiązków, inne czynności wykonują, a jeżeli ci, którzy rejestrują pojazdy, bo to jest specyficzna wiedza, często to są dokumenty też w różnych językach, to nie znaczy, że ci pracownicy muszą znać języki, no ale muszą wiedzieć jakby jak je czytać, tak, gdzie są charakterystyczne znaki danego pojazdu, a potem też no, muszą odpowiednie rubryki wprowadzać do systemu i tutaj też chciałem powiedzieć, że są czasami też takie sytuacje, o których klienci nie wiedzą, ale są całkowicie niezależni od nas. System CEPiK niestety nie jest systemem cudownym, jest systemem często zawodnym, gdzie okazuje się, że wprowadzenie jakiegoś tam pojazdu, bo to dotyczy i motorowerów, tak i samochodów, i traktorów, powoduje, nastręcza pewne problemy natury technicznej, które są zupełnie niezależne od nas, tak? Bo nagle się okazuje, że jakiś pojazd system wyrzuca, nie przyjmuje go, nie wiemy dlaczego, tak? No i potem zamiast 20 kilku minut trwa to 40 minut,
A były takie też skrajne sytuacje, że trwało to kilka miesięcy, musieliśmy się zwrócić do ministerstwa, prosić o wyjaśnienie i jakąś współpracę z tamtejszymi informatykami, żeby można było zarejestrować pojazd. Tak. Chociaż najczęściej te problemy dotyczą pojazdów zabytkowych, bo teraz też jest moda na to, ludzie rejestrują pojazdy z 60 któregoś roku i rzeczywiście chyba system nie do końca jest na to przygotowany. Urzędnik, tak, ale nie system. No i potem jest właśnie takie problemy. Ale to są takie sporadyczne. Tak jest. To są sporadyczne sytuacje. Standardowo 20 kilka minut załatwia się sprawę. Czyli można powiedzieć, że mamy taką nadzieję, że będzie lepiej, tak? Już jest lepiej. Aczkolwiek nie do końca. Tak. Aczkolwiek nie do końca. Z autopsji moje dzieci przekonało się. Pojechała do Poznania, żeby załatwić kartę pojazdu zagubioną. Załatwiła to w 4 godziny, po czym bardzo pozytywnie nastrojona powiedziała: mamuś, ja ci ten samochód zarejestruję. Przyjechała, no i o 15:00, i tutaj właśnie mam kolejną taką uwagę, tam o godzinie 14:00 z groszami, kiedy już udało jej się zdobyć numerek i tak dalej, dowiedziała się, że nie ma wszystkich papierów. I czy tego w jakiś sposób też nie można by było rozwiązać, żeby ktoś, zanim jeszcze to ktoś tam się ustawi w kolejkę, mógł na przykład te papiery przejrzeć? No właśnie, żeby takich sytuacji nie było. Bo niepotrzebnie stała, niepotrzebnie brała numerek, tak? Tak, żeby takich sytuacji właśnie nie było, jest uruchomione okienko takiej obsługi właśnie weryfikującej wstępnie osoby, które pojawiają się. Nie wiem, czy ale akurat gdzie to okienko jest? Właśnie na poczekalni. No on jest przy poczekalni. Ja już mówiłam, kiedyś pamiętam. Tak, jest tam odpowiednia osoba, która weryfikuje te dokumenty i ona z grubsza powinna orientować się i ona się orientuje w podstawowym zakresie dokumentów, które trzeba mieć z sobą. Także być może akurat córka nie dotarła do tej pani, która tam... To okienko jest zaraz przy kiosku, tak, czyli tak, przy tym pamiętam. Urządzeniu, gdzie są wydawane bilety. Tak? Bo ona, ta pani również, bo to jest pani również udziela informacji w zakresie, jak ktoś miałby problemy z obsługą właśnie tego biletomatu, tak, to również udziela takich instrukcji. Także wstępnie taką weryfikację oczywiście dokonuje właśnie ta pani w tym okienku informacyjnym. Także, a teraz mam jeszcze jedno pytanie, bo mówił pan o tym, że osoby, które rejestrują dla kogoś, bo nie ukrywam, że sama korzystam również z tego, no nie mam cierpliwości do wyczekiwania. One mogą też brać tylko jeden numerek, tak? Tak jest. W jakiś tam sposób skomplikuje też pracę im z kolei. Tak, tym osobom to skomplikowało pracę w jakiś sposób, chociaż znowu zwiększenie ilości osób obsługujących powoduje, że jakby jesteśmy w stanie obsłużyć więcej, czyli te osoby mogą, że tak powiem, zrobić takich kółek, tak, więcej w ciągu dnia, tak. No, mamy, z naszego rozpoznania wynika, że takich osób, które rejestrują dla innych pojazdy, no, naliczyliśmy się około 20. Także jest to całkiem spora grupa osób, które jakby wyręczają inne osoby. No ale też nie mogą oczekiwać tego, że będzie to jakaś taryfa ulgowa, dlatego że jak właśnie tak było, że te osoby albo miały dedykowane, bo to też przećwiczyliśmy, miały dedykowane osobne okienko, gdzie tylko one tam docierały. Albo też mogły brać więcej niż jeden numerek, 2 lub 3. To znowu powodowało niezadowolenie i protesty osób, które przychodziły w własnych sprawach. Rozumiem. Bo ja tutaj już pracując, miałem takie osoby, które właśnie przychodziły ze swoimi sprawami pojedynczymi. No i dowiadywałem się od nich, po pierwsze był zarzut taki: panie starosto, dlaczego oni są uprzywilejowani, mają osobne okienko? To był jeden zarzut. A drugi: dlaczego oni są uprzywilejowani i kto ewentualnie z tego tytułu korzyści, że oni mogą wziąć więcej niż jeden numerek, tak? Ja to rozumiem, bo okazywało się, że na przykład ktoś stał w kolejce i był, nie wiem, 10, tak? Ale te osoby wcześniej wzięły łącznie 40 numerków, a już dla niego nie wystarczyło, tak? I przychodzi z pretensją i mówi: byłem 10, a nie dostałem numerka. No właśnie, żeby takie sytuacje wykluczyć, uznałem, że jedna sprawa, jeden człowiek. Jeżeli są numerki, to te osoby po prostu muszą krążyć. Te osoby nawet poszły dalej, bo te osoby nawet w pewnym momencie oczekiwały tego, że my będziemy ich załatwiać od godziny 7:45 do 12:00, bo przecież nie będą siedziały dłużej, tak, zalegając na poczekalni, bo im się należą jakieś inne prawa. No, pozwoliłem sobie wówczas to skwitować takim stwierdzeniem, że no taka praca, tak, że biorę na siebie jakiś ciężar rejestracji za kogoś, no to w związku z tym muszę przewidzieć, że będę tutaj właśnie na tej poczekalni siedział.
Natomiast no, w tej chwili przy tym zasileniu dodatkowo kadrowym myślę, że zdecydowanie się skrócił czas nawet samego oczekiwania na obsługę w przypadku wydawania dowodów rejestracyjnych, czy no to tak, bo to jest, to jest konsekwencja tego, jak zarejestrujemy pojazd, to potem też ten dowód rejestracyjny za dwa czy za trzy tygodnie go odbieramy. No to w tej chwili już prawie że na bieżąco wydajemy, bo też dzięki temu, że poprawiło się to kadrowo, to również możemy wydawać tych. Dziennie wydajemy około 120-130 dowodów rejestracyjnych. Statystycznie powiem jeszcze też ciekawostkę. W naszym powiecie mieszka 92 tysiące osób. Wszystkich, tak? Od tych świeżo narodzonych do tych najstarszych. Zarejestrowanych pojazdów mamy ponad 110 tysięcy. Z tego samych samochodów osobowych szacujemy około 65-66 tysięcy. To też daje odpowiedź, tak? Że każdy ma nie tylko jeden samochód. Tak jest. Każdy statystyczny mieszkaniec powiatu ma więcej niż jeden samochód. Uwzględniając wszystkie grupy wiekowe. A teraz proszę teraz na to nałożyć sytuację taką, że nie tylko rejestrujemy nowe pojazdy, tak? Ale my nawzajem sobie sprzedajemy. Część pojazdów jest też wyrejestrowywanych. To też oczywiście te informacje do nas spływają. I też odpowiada na to pytanie, dlaczego ten wydział pracuje do godziny 14.30. Bo potem od 14.30 jeszcze do 15.30, gdzie funkcjonuje starostwo, musimy jeszcze obrobić te wszystkie sprawy, które wpływają przez pocztę. A przez pocztę wpływają sprawy właśnie prawa jazdy odebranych. To też jest cała, że tak powiem, technika obsługi tego typu dokumentów. Potem wpływają rejestracje od pojazdów zlikwidowanych. To też trzeba odpowiednio jakby przeprowadzić procedurę likwidacji. Potem wpływają informacje o zutylizowanych pojazdach. Potem wpływają informacje z sądu o tym, że komuś zabrano prawo jazdy, albo też, że jakaś że pojazd dany jest na przykład objęty hipoteką. To też musimy wszystko rejestrować. Dziennie, statystycznie znowu tym się posłużę, dziennie wpływa takich spraw około 40. W związku z tym no, nie można tego stawić na następny dzień, bo następnego dnia jest kolejne 40 spraw. W związku z tym to daje odpowiedź na to, że to, że państwo, którzy pracują w tym okienku, kończą pracę z klientem o 14.30, to nie znaczy, że oni kończą pracę. Tylko, a jeszcze dochodzi do tego archiwizacja tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu dnia. Co widać po kartonach, jak się tam spojrzy, właśnie, że już na to nam trochę czasu brakuje. I efekt jest taki, że ta godzina jeszcze jest potrzebna, żeby próbować chociażby jeszcze na bieżąco w miarę obsługiwać te dokumenty i te instytucje, które do nas piszą. Czasami żądają informacji zwrotnej, trzeba odpowiedzieć, czy ktoś ma prawo jazdy, albo czy ma zarejestrowany, no, albo na kogo był zarejestrowany dany pojazd. Także jakby z spektrum spraw, które trafia do komunikacji, nie pracując w starostwie, w życiu nie, bym no właśnie, nie pomyślał, że tyle też, może być. Ale faktycznie jest bardzo dużo. To nie jest tylko sama czynność techniczna przyjęcia dokumentów od kogoś, wrzucenia do CEPiKu i za dwa tygodnie przyjście po dowód rejestracyjny. Ja się bardzo cieszę, że jest chęć poprawy tego wszystkiego, bo no, były takie okresy, że to tak sobie stało i tak sobie leżało właściwie wszystko jakoś tak odłogiem, a ludzie mieli tylko pretensje. Także cieszę się, że tutaj się coś dzieje. Rozumiem, że gdyby były jeszcze jakieś informacje, uwagi, to oczywiście, chętnie bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Oczywiście wszelkie uwagi przyjmujemy. Odpowiedzi i tak dalej. Tak, no uważam, że ten proces też będzie trwał i on się pewnie nigdy nie skończy, bo zawsze jest coś, co można poprawić. Cieszę się również z tego, że pracownicy tego wydziału z dyrektorem włącznie zrozumieli i oni w pełni to rozumieją, że musimy się zmienić i że jesteśmy po to, żeby właśnie służyć klientom, ale też klienci z drugiej strony muszą zrozumieć, że no to jest takie specyficzne miejsce w urzędzie, chyba jedyne, gdzie prawie że klient stoi ze stoperem w ręku przy urzędniku, tak? Tak. W innych sytuacjach. Patrzy mu na ręce. Tak jest, patrzy mu na ręce, tak? I nie można oczekiwać, że tu będzie, bo nawet banku, nie stoi, tak? nie popędza tej pani, niech pani szybciej wklepuje te 26 cyfr tego numeru rachunku bankowego, tylko właśnie też jest ta linia, która odgranicza, żeby spokojnie mogli pracować. I też nam na tym zależy. Lepiej i skuteczniej będą pracownicy działać, jeżeli będą mogli pracować w skupieniu. Spokojnie. Dlatego też, też jedne z pierwszych działań. Nie krzyczeć, nie wzywać, tak, nie tak. To prawda, bo no, może z pluciem i biciem się nie spotkaliśmy jeszcze do tej pory. Mam nadzieję, że to nigdy nie będzie
będzie miała miejsca. Ale to, co wprowadziliśmy jeszcze, ta taka magiczna bariera tych drzwi, która już teraz oddziela część tą oczekujących osób od tej sali operacyjnej, po to, żeby jeszcze właśnie było większe skupienie pracowników na tych wykonywanych czynnościach, żeby ktoś nie dochodził do okienka i nie... Ja się tylko zapytam, tak jest, tak? Właśnie, tak ja jest. Od tego jest właśnie na sali tej oczekujących jest ta pani, która udziela informacji. Jeżeli oczywiście ktoś zaskoczy informacją, czy potrzeba uzyskania jakichś informacji niestandardowych, no to ta pani również ma bez problemu kontakt z panem dyrektorem i wówczas albo do niego prowadzi, albo też ewentualnie poprzez nią pan dyrektor udziela informacji. W związku z tym jesteśmy otwarci oczywiście na wszelkie uwagi, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby być jeszcze bardziej skutecznymi w zaspokojeniu potrzeb naszych klientów, petentów czy też interesantów. Jakby to zabrzmiało, zawsze ich szanujemy i chcemy również, żeby szanowali pracę urzędników. W imieniu czytelników Wrońskiego Bazaru bardzo panu dziękuję za te słowa nadziei. Myślę, że będziemy oczywiście kontrolować. Wierzymy, ale sprawdzimy. Tak, z chęcią się pochwalimy statystyką. Tak, a ja mam jeszcze taką jedną uwagę. W ubiegłym tygodniu napisałam do rzecznika starostwa zapytanie, czy jest szansa, żeby na przykład Wronki dostały swój oddział jakiejś takiej komunikacji. No i dostałam odpowiedź, że niestety nie. No nie ma statystyk, ile z poszczególnych gmin spraw tutaj załatwiacie, bo moim zdaniem takim, no ale to wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wydaje się, że te Wronki to jednak są tutaj wiodące. Na pewno, no, ale nie ma, wytłumaczono mi, że tutaj właśnie to zbyt dużo tych wszystkich w tej chwili takich spraw komputerowych i to tak, tak, to rzeczywiście tak dostęp do CEPiK-u jest też w pewnym sensie chronionym dostępem, bo to są też bardzo cenne dane, bo przecież z tego też korzysta policja, nawet zatrzymując pojazdy, weryfikując wiele informacji, które są tam zawarte. W związku z tym to by wymagało też dużych nakładów w zakresie samego przygotowania takiego miejsca. No i generalnie w skali kraju można powiedzieć, że takiej sytuacji już nie ma. W dużych miastach są, ale to jest jakby w ramach miasta, tak? Gdzie jest tam na kilku innych ulicach czy w innych lokalizacjach takie coś ma miejsce. Natomiast w powiatach to jest to scentralizowane, bo jest to też w najprostszy sposób do zorganizowania, żeby to właśnie chyba, żeby nasza bogata gmina bez zadłużeń postanowiła jednak zrobić jakieś takie miejsce. No, myślę, że tak, ale musiałaby znaleźć też takie miejsce, znając realia naszego ratusza, myślę, że trudno byłoby wygospodarować kolejne miejsce dla kolejnej osoby. Mam również tą świadomość, że tak naprawdę jak jest jeden urzędnik, którego trudno byłoby zastąpić, to tak naprawdę już by musiał być jakiś tam etat drugiej osoby, która by w razie czego, w przypadku urlopu, choroby czy jakiegoś innego zdarzenia, żeby taką osobę zastąpiła. Także róbmy lepiej w powiecie, a nie w tak, jak już to centralizujemy, to akurat w tym przypadku myślę, że to jest o tyle też lepsze rozwiązanie, że też jakby pan dyrektor, który nadzoruje całą pracę wydziału, ma te osoby tutaj na bieżąco, na miejscu, w związku z tym też łatwiej ewentualnie rozstrzygać jakieś tam problematyczne sprawy, tak? Tutaj, aniżeli potem jeszcze telefonicznie albo w jakiś inny sposób trzeba byłoby coś tam rozkminiać, że tak powiem, na odległość. Także lepiej myślę, jak to jest już tutaj w jednym miejscu. No my w razie czego mamy już, jesteśmy krok dalej i myślimy o tym ewentualnie, że jak jeszcze ta osoba, ta ilość osób będzie zbyt mała, no to jeszcze będziemy mogli się rozbudować. Dziękuję. Myślę, że odpowiedział mi pan na wszystkie pytania, które mnie nurtowały, mnie i moich czytelników. Także dziękuję i do zobaczenia za jakiś czas. Dziękuję i pozdrawiam czytelników.